Mam na imię Damian i w zespole Climate Field View Polska jestem specjalistą produktu. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jak prosty sposób stworzyć ręcznie zalecenie siewu kukurydzy. A więc zaczynamy! Po zalogowaniu się do platformy Climate Field View z listy pól wybieramy to, do którego chcemy stworzyć zalecenie. W naszym przypadku wybraliśmy pole, z którego posiadamy mapę zbioru i na której w prosty sposób mogliśmy zwizualizować różnicę w plonie. Dla porównania również wzięliśmy analogiczną warstwę zdrowotności upraw po to, by utwierdzić się w przekonaniu, jakie warstwy oraz jakie strefy dla zalecenia będą odpowiednie w kontekście siewu kukurydzy. Po wybraniu pola z listy klikamy opcję zalecenia. A następnie wybieramy opcję siew. I utwórz nowe zalecenie. W naszym przypadku chcemy stworzyć ręczne zalecenie dotyczące siewu. Wybieramy zatem opcję Rozpocznij. Chcemy narysować własne strefy. Zaznaczamy zatem tę opcję, a następnie klikamy Następny. Z listy możemy wybrać planowaną datę siewu, jak i preferowaną odmianę. W naszym przypadku na danym polu będziemy siać odmianę DKC3939. Nazwa pliku zalecenia wygenerowana została automatycznie. Możemy ją zmienić. W naszym przypadku zostawimy ją bez zmian. Następnie klikamy opcję Zakończ w edytorze. Aby zwizualizować strefy, które będziemy tworzyć na potrzeby siewu, należy wybrać opcję Zmień mapę i wybrać plon 2019 kukurydzę. Z listy narzędzi dostępnych w górnym prawym rogu ekranu wybieramy opcję Rysuj, a następnie Wielokąt. W prosty sposób, zaznaczając lewym klawiszem myszy, wyznaczamy strefy, które będą odpowiadać strefom siewu. Klikamy Gotowe. Wybieramy kolejną strefę. Wybieramy gotowe. Wybieramy kolejną strefę. A następnie wybieramy gotowe. Teraz w lewej części ekranu jesteśmy w stanie przypisać gęstość siewu, jaką chcemy przypisać dla danej strefy oraz docelowy plon, jaki chcemy uzyskać. W naszym przypadku będzie to od 75 do 80 tysięcy nasion na hektar oraz docelowy plon w przedziale od 10 do 12 ton.
Gdy przypisaliśmy odpowiednim strefom konkretne wartości, klikamy opcję Zapisz. Aby zobaczyć stworzoną warstwę na mapie, wybieramy opcję Zmień mapę, a następnie Dawka dla populacji. Jak widzimy, stworzyliśmy w ten sposób strefy mniej i bardziej planotwórcze. Aby wyeksportować mapę do terminala siewnika, wybieramy opcję Eksportuj w prawym górnym rogu ekranu. A następnie wybieramy stosowny format. Z listy dostępnych formatów wybieramy ten, który będzie odpowiadał komputerowi dla naszego siewnika. W naszym przypadku będzie to John Deere RX w formacie Shape. Po wybraniu z listy odpowiedniego formatu wybieramy opcję Pobierz. Jak widzimy, w ten sposób stworzyliśmy plik, który możemy bezpośrednio wyeksportować za pomocą pamięci flash do komputera w ciągniku. Na tym etapie możemy zakończyć pracę z edytorem. Klikamy zatem opcję Gotowe. Życzymy powodzenia. Zespół Climate Field View Polska.